Radio wnet www.wnet.fm W studiu poranka wnet kolejnego się profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista SGH, ale także prezes Instytutu Myśli Szumana. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie prezesie. Drugi europejski festiwal Szumana 13 maja, niedziela w Warszawie. Prowokacyjnie, zanim przejdziemy do europejskiego festiwalu, to kwestie światopoglądowe. 12 maja, marsz. Parada Szumana po raz kolejny odwana w Warszawie, a tu się pokazuje, że jest nowe, now, nowe stare, odtworzone, od, odzyskane spojrzenie na projekt europejski, na integrację europejską w prawdziwym duchu Szumana. Jak pan patrzy na to, co się dzieje w Warszawie, bo od lat idea Szumana została zawłaszczona przez obóz. No, Niekorespondujący z prawdziwą myślą jednego z twórców Unii Europejskiej. Dziękuję, panie redaktorze, że zechciał pan rozpocząć od tego porównania. Rzeczywiście Europejski Festiwal Szumana odbędzie się w niedzielę w Wilanowie, na terenach świątyni Opatrzności Bożej. I tutaj trzeba rzeczywiście powiedzieć, że no, w ten sposób rozpoczynamy. Czy proponujemy pokazywanie Roberta Schumana od właściwej strony? Tutaj pan użył słowo zawłaszczanie przez parady Szumana, przez te parady wolności. Ono można powiedzieć, zawłaszcza sobie tylko imię, nazwisko. Natomiast niestety te parady w żaden sposób nie pokazywały prawdziwej i sylwetki Szumana i idei Szumana i Europy, wspólnoty narodów Europy, o jaką kształtował i y, jaką formował Robert Schumann. Dlatego y, trzeba jasno powiedzieć, że wreszcie w Polsce pojawia się propozycja w postaci właśnie festiwalu Europejskiego Festiwalu Schumana, który będzie y, obchodzony co roku 13 maja i on y, właśnie w tym momencie chcemy y, Powiedzieć, czy zaprosić wszystkich do wzięcia udziału, do pokazania, że wreszcie, no, jakby powiedzieć, w pewnym sensie tęsknota wielu ludzi, którzy zauważali, że, że, że ta parada jest właśnie nie tym, czego się oczekuje. A jednocześnie chciałem powiedzieć tutaj tak do wielu osób, polityków prawicowych, bardzo często, którzy krytykowali czy krytykują paradę Schumana, ale niestety, Nikt nie zaproponował właśnie tego. Takiej, takiego wydarzenia, które by pokazywało i Europę, i Szumana od właściwej strony. Dlatego wierzę i mam nadzieję, że kiedy Instytut Myśli Szumana wychodzi z propozycją Europejskiego Festiwalu Szumana, zaraz będziemy pewnie dłużej na ten temat mówić, co tam się, co będzie, tam, działo co tam się będzie działo. To mam program nadzie... jest napięty. Tak, program napięty. Wierzę i mam nadzieję, i apeluję wręcz do wszystkich właśnie ludzi na, na prawicy, do, właściwie do wszystkich ludzi, żeby się włączyli w to i żeby po prostu udowodnili, że ich krytyka, para Trzumana, ich krytyka tego pokaz pokazywania Europy z niewłaściwej strony ma uzasadnienie. W przeciwnym wypadku można będzie potraktować taką kryty krytykę, jako e, można powiedzieć bez, bez uzasadnienia jednocześnie nieuprawnioną. No i e, w tym momencie myślę, że to jest taki takie wezwanie, taki apel który mam nadzieję, że odniesie skutek. Ale gdzie szukać Szumana de Gasperiego w, w, w Unii Europejskiej, której szef, no, szef Komisji Europejskiej, no już na znanym fakcie, no, na całą Europę bierze udział w obchodach 200 lecia urodzin? Marksa. Tak, proszę państwa, tutaj to jest w ogóle kolejna sprawa. Dzisiaj nie można się przyglądać z boku, milczeć. Dzisiaj, proszę państwa, to nie jest nie, nie, jakieś niewinne zachowanie nie, jakieś takie nieznaczące właśnie Junckera, który manifestuje, daje pokłon y, Marksowi. Marksowi, pomnikowi, który przybywa z Chin, komunistyczny Chin, i niejako symbolicznie tworzy się pewien alians Chin i, i liderów z Brukseli, i pewnych liderów z Europy. I, I podkreślam, to nie jest tylko właśnie postawa Junckera. Tam mamy całą mas masę ludzi. Oficjalnie to jest chrześcijański demokrata. To jest tak. To taką małatkę przypiętą, tak się przedstawia. Panie redaktorze, jest takie powiedzenie: u, u, Ubrał się diabeł wornat i ogonem wywija. Tak? Nam szedł dzwoni. I przepraszam, nam szedł dzwoni, dziękuję bardzo. <laughs> dokładnie. I to dokładnie tak jest, proszę państwa. Tutaj, w tym wypadku, myśmy mieli już symptomy od dwóch dekad, to znaczy przyjęcie Artielo Spinelli jako takiego guru i, i wideologii, ideologii. O tym się dużo nie mówiło. Ostatecznie Powieszono napis Artielo Spinelli przed Parlamentem Europejskim. Wielu europarlamentarzystów z Polski, już nie będę wymieniał, właśnie głównie z PO, prawda, są w tak zwanej grupie Artielo Spinelli. Artielo Spinelli to jest, no to, jest, to jest ideologia, to jest. Ja w skrócie bym powiedział, że to jest po prostu uczeń Karola Marksa, ale w wersji bardziej agresywnej. Ta wersja bardziej agresywna polega na tym, że y, on w, w, w przy kształtowaniu na przykład traktatu z Maastricht jasno y, ustawiał i kierował się w taką stronę, żeby usuwać wartości chrześcijańskie z przestrzeni publicznej. Wręcz uznał to y, jako wartości wrogie, które przeszkadzają realizacji celu właśnie tej ideologii. Czyli właściwie można powiedzieć taki komunizm w wydaniu y, radzieckim, gdzie Lenin, prawda, Marx też chyba, prawda, mówił, że religia to jest opium dla ludzi. Obecna parada Szumana to jest afiliacja czy wsparcie projektu politycznego. Unii Europejskiej, jak katolik, jak osoba przywiązana do myśli twórców Unii Europejskiej powinien się odnaleźć w, w tym tworze politycznym, który współcześnie funkcjonuje. Czy my powinniśmy iść ze swoistą rekonkwistą tego proje projektu i po prostu tchnąć w niego nowego ducha? Czy, czy trzeba to unieść na straty i budować nowy mechanizm, nową polityczno-administracyjną formułę jednoczenia się Europy? Więc przede wszystkim bowiem tak, proszę Państwa, pani... Państwa. Nie wolno nam myśleć w ten sposób, że nie podoba nam się Europa, że chcemy z niej wychodzić, że nie chcemy się o nią starać. Nie wolno myśleć w kategoriach, że to jest tylko właśnie perspektywa ekonomiczna. Jako katolicy chrześcijanie mamy obowiązek zatroszczyć się o Europę, i takie jest przesłanie właśnie, y, między innymi Europejskiego Festiwalu Szumana w Wilanowie w najbliższą niedzielę, gdzie y, jest takie hasło: Idźmy kształtować Europę pod sztandarem sługi Bożego Roberta Schumana. To Bo... jest Proces kanonizacji trwa. Tak, jest beatyfikacji, beatyfikacji, prawda? Od 2006 roku na szczeblu w Watykanie. Tak, sługa Boży. I właśnie nie wolno, dziękuję panie redaktorze, że pan jakby ten, ten kontekst przywołuje, bo to jest kluczowe. Kluczowe również w tym, o czym mówimy, żeby, żeby Polacy, nasi politycy, żeby młodzież właśnie włączyła się, w, w, można powiedzieć, i w dyskusję, dialog, ale też manifestowała przez włączenie się do festiwalu, Europejskiego Festiwalu Szumana, jako tą właściwą formę. Ja naprawdę bardzo proszę i apeluję do wszystkich właśnie polityków, jeśli na Paradzie wolności, nie wiemy ile ona zbierze, zobaczymy w sobotę, prawda? Zbierze się nawet kilka tysięcy osób, to byłoby bardzo, ja bym powiedział, byłby wstyd, przepraszam za te słowa, byłby wstyd, gdyby nasz kraj. Katolicki, gdyby y, nasi politycy, którzy chodzą do kościoła z prawicy i tak dalej, nie zmobilizowali się do tego, żeby na europejskim festiwalu Schumana w Wilanowie nie znalazło się przynajmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy osób. Bo to jest właśnie, dziękuję panie redaktorze, dzisiaj nie ma się, nie, nie możemy się łudzić. Dzisiaj y, 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 jasno liderzy i różne grupy w Europie komunikują, że chcą y, wprowadzać tą ideologię, Teologie, już w sposób jawny. Wcześniej Spinellego, Marxa. Proszę zauważyć, że te organizacje, które wspierają m.in. finansowanie Para Schumana, to są organizacje niemieckie, to są organizacje, które, których ludzie, jakby osoby, przedstawiciele należą do grupy Spinellego. Również założyciele, prawda, tej organizacji są członkami grupy Spinellego, więc tutaj jednocześnie te osoby niejako z drugiej strony, tak jak pan redaktor mówił, no, Juncker mówi, że to on jest chrześcijański demokrata. No właśnie przecież, no, no, to jak można ludzi kupić? No to jest sposób kupowania, to jest sposób zafałszowania. I dlatego nie dajmy się, że tak powiem, uwieść. Przejdźmy do samego festiwalu 15 tematycznych paneli, ale na początek nie panele, tylko Ogólne spotkanie na początek modlitwa. Tak to będzie wyglądać? Co nas czeka 13 maja? E, tak, struktura tego europejskiego festiwalu Szumana wygląda tak, właśnie w Wilanowie przy świątyni Opatrzności Bożej. E, od 9 do 18.00. Przed południem jest sesja panelowa, 8 paneli. O 12.00 jest Msza, o 13.00 jest oficjalne tak, otwarcie i taka sesja plenarna, po czym po tej sesji zasadzimy drzewo Szumana przy świątyni opatrzności Bożej, a później będzie rozpocznie się taka trzygodzinna, wielka modlitwa bez granic w świątyni, na którą zaprosiliśmy no, wszystkich z Polski, zobaczymy, jak wielu będzie i ta modlitwa jest w intencji o wstawiennictwo i uwielbienia powrotu Europy do korzeni chrześcijańskich. Jednocześnie też w popołudniu odbywa się równolegle druga sesja panelowa i na koniec po sesji panelowej osoby które chcą wracają na tą modlitwę i modlitwa ta kończy się takim wezwaniem, taką odezwą właśnie do Europy, którą tam odczytamy, która ma można powiedzieć inicjować ten, mam nadzieję, pan europejski ruch, który będzie szedł ze sztandarem Schumana do Europy i będzie ją formował. My w imieniu Radia wnet zapraszamy na całość drugiego europejskiego festiwalu Szumana, świątynia o Bożej Warszawa Wilanów, 13 maja od której godziny należy się stawić na miejscu? Od dziewiątej. Od dziewiątej tak. należy przybywać. Wilanów, jak wszyscy wiemy, trochę na uboczu, więc warto wstać w niedzielę nieco wcześniej, żeby zdążyć. No, my szczególnie oczywiście zapraszamy na. Panel numer 10, cała Polska strefą ekonomiczną. O czym Państwo wiecie, bo o tym informujemy od kilku dni w radio, ale poza tą strefami ekonomicznymi, tym wymiarem solidarnościowej gospodarki, które jeszcze panele dla pana profesora, są najbardziej istotne? Myślę, że ważną sprawą jest właśnie młodzież w Europie i dla Europy. Chcę w ten sposób powiedzieć, że ten festiwal jest dla wszystkich i porusza różne tematy. Następnie ważna jest sprawa dotycząca kwestii, tutaj żeśmy sformułowali życie, bez granic. Taki właśnie temat, który będzie poruszał y, tworzenie w Polsce. Instytut chce zainicjować taki grup wsparcia, w której właśnie rodziny z os, y, z, pełnosprawne będą tworzyły takie grupy z niepełnosprawnymi rodzinami, po to, żeby być z nimi systematycznie, żeby pomagać również na przykład matce, która cały tydzień opiekuje się dzieckiem, żeby przy, przez sobotę na przykład wyręczyć ją i żeby ona mogła sobie, przepraszam, zrobić taką, taką higienę psychiczną i, ch i chcemy to zainicjować. Będą też e, właśnie tematy dotyczące e, właśnie wspólnoty Trójmorza, rynku kapitałowego i ważna sprawa jest, podejmiemy debatę o Konstytucji. Teraz się dzieje ta debata o Konstytucji czwartej Rzeczpospolitej, w której chcemy zaakcentować pewne zagadnienia, które wydaje się nam w obecnej dyskusji nie są poruszane i stoimy na stanowisku że konstytucję, nową konstytucję nie mogą tworzyć tylko konstytucjonaliści, i chcemy tam pamiętać o tym, że ta konstytucja musi wybiegać szeroko i musi do przodu i musi uwzględniać też aspekty roli Polski w Europie, zatroskania o tą wspólnotę, o wymiar wspólnoty narodów Europy. Tworząc konstytucję, nie możemy mieć, że tak powiem, w pamięci, że, Europ że nie będziemy odpowiadać jako Polcy zakształtowanie wspólnoty narodów Europy, tylko utrzymywać będziemy status quo w postaci Unii Europejskiej, czyli superpaństwa, dlatego że w tym kontekście również nasza konstytucja tak stworzona nie zadziała. Panie profesorze, na koniec pewnie dziesiątki panelistów i uczestników festiwalu będzie, może to nie ale wymienimy... Tych najbardziej znanych, jeśli to jest możliwe, i ze i świata polityki, i, i, nau i nauki. Również. Tak, no, będziemy mieli profesor Gebhardt, e profesor ekonomik, współpracownik właśnie Roberta Schumana, który właśnie no, dzięki Bogu jeszcze żyje. Będą osoby tutaj, ambasadorzy z różnych krajów, będą ministrowie z wiceminister nauki i szkolnictwa. Wyższego. Zaprosiliśmy również pana premiera, panią premier Szydło, ministrów edukacji. Ministra również przedsiębiorczości, ale będą też osoby, minister Cybulski z Ministerstwa Finansów, będzie właśnie na jednym z paneli. Następnie również minister do spraw cudzoziemców, a także wielu profesorów, na przykład profesor Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Stopana, Profesor S -S 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 Sadowski, no i wielu wielu innych znanych osób, które będą też osoby reprezentujące kancelarię pana prezydenta, które będą brały udział w debacie na temat konstytucji, prezes Giełdy Warszawskiej, a także właśnie Marek Ditl, Marek a także właśnie prezesi specjalnych stref ekonomicznych właśnie z całej Polski. No i chciałem podkreślić bardzo ważne, może już na koniec, organizujemy panel 13 dla dziennikarzy, żeby dziennikarze, wydawcy media podyskutowały, jak promować wspólnie ideę Roberta Schumana. Bez was, drodzy dziennikarze, nic się nie, nie, nie będzie możliwości, żeby to, to wypromować. I chcemy, żebyście właśnie stworzyli pewne propozycje. Współpracy między mediami, szczególnie właśnie tymi prawicowymi. I taki będzie panel. Mam nadzieję, że, on, że będzie. Grzegorz Górny Dorota Kania, modrował będzie Jacek Łęski, więc jest i dla umysłu i dla ducha i dla serca warto przyjść 13 maja do świątyni Opatrzności Bożej na drugi europejski festiwal Szumana szczegółowe informacje na stronie Instytutu Myśli Szumana łatwo znaleźć w internecie do zobaczenia w niedzielę 13 maja gościem poranka był Zbigniew Krysiak, ekonomista dziękuję. SGH oraz prezes Instytutu Myśli Szumana dziękuję panie profesorze najmocniej dziękuję panie redaktorze a przed nami przegląd prasy i trzecia godzina poranka, bo Antonio Paliński w studiu już jest. Radio Wnet,